Szanowni Państwo, trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery, a o edycji zabrzańskiej opowie nasz dzisiejszy gość. Zaproszenie do studia telewizji Zabrze przyjął pan Andrzej Kasperek, koordynator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i doradca zawodowy. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry, dzień dobry Państwu. No i na początku przypomnijmy naszym widzom, czym tak naprawdę jest Ogólnopolski Tydzień Kariery i do kogo jest kierowany. Ogólnopolski Tydzień Kariery jest działaniem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych i, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się równocześnie w całej Polsce. Przy czym nie ma jakichś ram organizacyjnych, tylko na każdym terenie doradcy realizują te zadania, które uważają, że najlepiej wyjdą lub są najbardziej potrzebne do zrealizowania właśnie na danym terenie. W związku z tym działania są różne. Gdziekolwiek pojedziemy po Polsce, to spotkamy co innego. Spotkamy różne działania. No i powiedzmy, jakie zatem to są działania w Zabrzu? Jeżeli chodzi o Zabrze, to skupiamy się na w zasadzie czterech takich głównych działaniach w tym roku. Pierwsze to jest wsparcie doradców zawodowych. I tu są przygotowane dwie takie imprezy. Jedna to było związanie Zakładu Przemysłowego w Wolnej Strefie Ekonomicznej, gdzie dowiedzieliśmy się, jak wygląda zatrudnienie, jak wygląda produkcja w takim zakładzie przemysłowym. W związku z tym możemy z czystym sumieniem przekazać tą wiedzę uczniom. Drugim takim zadaniem będzie seminarium zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy właśnie dla doradców zawodowych, związane z możliwością pozyskiwania środków finansowych na otwarcie własnej działalności gospodarczej, ponieważ to się co chwilę zmienia, przepisy, a więc tutaj taka bieżąca informacja jest dla doradców bardzo istotna. Kolejnym działaniem to jest zwiedzanie lub poznawanie pracowni zawodowych, to znaczy dla uczniów gimnazjów szkoły ponadgimnazjalne otwierają swoje pracownie zawodowe i pokazują, jak wyglądają dane zawody od strony zawodowej. Czyli nie jest to de facto tylko promocja szkoły, ale zawodu. Ponieważ uczniowie często nie mają pojęcia, co się pod daną nazwą zawodu kryje. I tutaj właśnie to poznawanie zawodu poprzez pokazanie pracowni zawodowych jest bardzo dobrym działaniem i coraz więcej gimnazjów właśnie z tej formy korzysta, a uczniowie są naprawdę z tego zadowoleni, bo o ile na początku trzeciej klasy jeszcze mają mętli w głowie, co oni to w przyszłości mają robić, to właśnie po odwiedzinach w paru takich pracowniach sobie wyrabiają zdanie, to nie, na pewno to mnie nie interesuje, ale to może mi się podobać. Często, panie Andrzeju, słyszymy, żeby osiągnąć sukces, trzeba mieć dobry plan i myślę właśnie, że tutaj tkwi idea Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, bo warto właśnie zaplanować tę swoją przyszłość na najbliższe lata, ale nie tylko. Tak, pod takim zresztą hasłem odbywa się tegoroczna edycja Bądź autorem swojej kariery, ponieważ doradca zawodowy wspiera. Doradca zawodowy może pokazać pewne kierunki, może pokazać plusy, minusy, ale wybór zawsze należy do ucznia i ta pierwsza decyzja, najważniejsza dla ucznia, jest na poziomie właśnie ukończenia gimnazjum. On wtedy podejmuje decyzję, bo wybierając jakąś szkołę kształcącą zawodowo, już w jakiś sposób decyduje o tym swoim przyszłym życiu. I to tworzenie kariery własnej będzie polegało na wyborze zawodu. Szkoła, wybór szkoły to jest pewna ścieżka. Jedni wolą iść prosto, inni wolą tą ścieżkę wybrać troszkę bardziej okrężną, czyli można iść na studia po liceum, ale można iść na studia również kończąc szkołę zasadniczą, zawodową, technikum i potem ukończyć studia wyższe. Zależy od ucznia, zależy od jego warunków, od jego predyspozycji. Jak ktoś się lubi uczyć, to pójdzie do liceum. Jak ktoś ma potrzebę, żeby wesprzeć rodzinę, to pójdzie
do szkoły zawodowej, żeby jak najszybciej zdobyć zawód, a potem sobie odłoży tą jakby dalszą część edukacji na potem. Tą kluczową rolę odgrywają doradcy zawodowi, o których Pan wspomniał. No i chciałam zapytać, ilu takich doradców zawodowych pracuje na rzecz młodzieży w Zabrzu? W każdym gimnazjum zabrzańskim i w każdej szkole nadgimnazjalnej są doradcy zawodowi lub osoby, które wspierają młodzież w tych zadaniach. Oczywiście, jeżeli jest doradca zawodowy, który ma tylko doradztwo na głowie, łatwiej mu się pracuje. Z innej pozycji też podchodzi do uczniów, ponieważ uczniowie wiedzą, że to ta osoba ma im pomóc, ma ich wesprzeć w tej dalszej karierze edukacyjno-zawodowej. Niestety często się zdarza tak, że doradcą zawodowym jest również nauczyciel jakiegoś przedmiotu lub pedagog, który ma to w zakresie również swoich obowiązków i wtedy może nastąpić pewien konflikt ról, ale to zależy już od osoby, która potrafi wesprzeć, będąc równocześnie tym nauczycielem, czyli osobą, która w jakiś sposób na przedmiocie, na uczeniu jakiegoś przedmiotu ocenia, a potem wciela się w rolę doradcy i wspiera pomocą. W Zabrzu jest sytuacja bardzo dobra, jeśli chodzi o całą Polskę, bo na spotkaniach z innymi doradcami dowiadujemy się, że są doradcy w różnych miastach, ale czasami jest to jeden, dwóch na wszystkie szkoły. Natomiast u nas miasto już dawno postawiło na to, że jednak ci doradcy zawodowi powinni być w szkołach i tak się w tej chwili stało, że zaczynaliśmy od jednego, dwóch, a po iluś latach działania to doradcy są w każdej szkole i naprawdę widać, że nie tylko miasto widzi rolę doradców, dyrektorzy szkół, ale coraz częściej ci nasi najbliżsi klienci, że się tak wyrażę, czyli uczniowie też zauważają, że jednak my możemy im w czymś pomóc, możemy pomóc im wybrać tą właściwą ścieżkę, oczywiście o której oni decydują sami. No i to, drodzy Państwo, chyba bardzo ważna, bardzo cenna informacja dla młodzieży, dla ich rodziców. Panie Andrzeju, reasumując, zapraszamy, bo jeszcze jest czas, by wziąć udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Szczegółowy program na stronie internetowej, tak. Więc odeślijmy osoby zainteresowane. To jest strona Gimnazjum 24. Znajdują się tam regulaminy konkursów, które są dla wszystkich grup wiekowych, bo są i dla przedszkolaków, i dla uczniów szkół podstawowych, i dla gimnazjalistów, i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody są bardzo cenne, ufundowane przez m.in. Zabrzańską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Powiatowy Urząd Pracy. Także warto w tych konkursach startować i zapoznać się z regulaminami. No i warto brać udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, zwłaszcza, że taka okazja dopiero, następna okazja za rok. Bardzo dziękuję Panu za przybycie do studia i za rozmowę. A Państwu dziękujemy już za uwagę i żegnamy się. Do widzenia.